Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli kazanko do okienka, komentarz do niedzielnych czytań. Kanie dzisiaj szósta niedziela wielkanocna. Proszę, posłuchajcie fragmentu z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. A nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie, w imię moje. To wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Moi drodzy, moi mili, zanim skoczymy do tej Ewangelii, bo oczywiście ją sobie czytaliśmy jako główny tekst tego naszego dzisiejszego rozważania Słowa Bożego, bo tu będzie zdanie, które będzie nam kluczowo potrzebne, to musimy zrobić pewną rozbiegówkę w sensie musimy sobie do tego tekstu dojść, wykorzystamy do tego jeszcze drugie czytanie. Kochani, już mówię o co mi chodzi. Kanii jak mnie mam, prawdopodobnie ogromna większość z was, którzy mnie słuchacie, jesteście ludźmi wierzącymi. Oczywiście wiem, że pewnie może nie wszyscy, bo jest też trochę słuchaczy, którzy niekoniecznie identyfikują się jako wierzący, a mimo to słuchają, co w ogóle jest dla mnie bardzo miłe, ale jak mówię, jak przypuszczam, ogromna większość z was to są ludzie wierzący. Kani, yy, nie mam pojęcia, w jaki sposób sobie definiujecie bycie człowiekiem wierzącym. Oczywiście, definicji jest wiele, nie chodzi o to, że jest jedna najważniejsza, bo jest pewnie wiele aspektów, które mogą pokazywać o co chodzi w wierze. Ale gdybyście chcieli sprawdzać, na przykład, wzrost waszej wiary, to czym byście ten wzrost, że tak powiem, kwalifikowali? Czym byście go mierzyli? Kani, zauważcie, kiedy myślimy sobie o byciu człowiekiem wierzącym, to możemy przykład myśleć właśnie o konkretnie o wierzeniu w różne prawdy Boży. Boże. Czyli moglibyśmy sobie powiedzieć, że na przykład jestem wierzący, bo przyjmuję, nie wiem, wszystkie dogmaty Kościoła, przyjmuję wszystkie prawdy o Panu Bogu, albo możesz sobie powiedzieć, nie do końca jeszcze jestem wierzący, bo niektórych prawd nie przyjmuję. I to oczywiście coś na rzeczy jest, ale to jest bardziej, że tak powiem, pewnego rodzaju droga do pewnego światopoglądu, do zrozumienia różnych praw. Dla mnie to nie jest wyznacznik bycia człowiekiem wierzącym, bądź nie. Mało tego, można, kochani, nie znać nawet, że tak powiem, trzech czwartych dogmatów Kościoła, a jednocześnie być człowiekiem bardzo wierzącym. Więc to nie polega na tym, że będziemy mieli po prostu pełnię świadomości, nie wiem, no, wszystkich praw, których naucza Kościół. Można oczywiście, kochani, mówić o sobie w kwestii, że jestem wierzący, przez to, że wypełniam różnego rodzaju obowiązki ludzi wierzących, tak? Modlę się, korzystam z sakramentów, staram się żyć, nie wiem, według przykazań, jakby wskazówki Pana Boga i Kościoła są wyznacznikiem mojego życia. I to na pewno jest, kochani, ważne. W takim sensie, jeżeli twoje życie totalnie się nie zgadza z tym, co mówi nauka Boża, z tym, co mówi Kościół, no to, że jak powiem, trudno posądzać, że jestem do końca wierzący. Nie? Skoro wierzę w tego kogoś, to mówi, że należy żyć tak i tak, no to skoro wierzę, no to powinienem tak żyć. Jeżeli tak nie żyje, no to nie bardzo. Zresztą to jest też argument, który się bardzo często pojawia w Piśmie Świętym, czyli jakby kochamy Boga, jesteśmy z Bogiem wtedy, kiedy spełniamy Jego przykazania. Ale, kochani, jest dzisiaj takie jedno zdanie, które najbardziej mnie jakoś dotyka i porusza w tym drugim liście świętego Jana Apostoła w drugim czytaniu. To wam przeczytam i potem dopiero wskoczymy do Ewangelii. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Kochani, Jan ma taką zdolność, że on potrafi w jednym zdaniu, że tak powiem, uchwycić pewną kluczową ideę. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Kani, dla mnie bycie człowiekiem wierzącym to jest przede wszystkim Znać Pana Boga, w sensie nie znać tylko jego naukę, tylko znać Jego. Bycie człowiekiem wierzącym to jest być z Panem Bogiem w takiej relacji, gdzie możemy rzeczywiście powiedzieć, że go spotykamy, że go poznajemy. I zobaczcie, Jan to sprowadza do czegoś bardzo konkretnego. Jan mówi tak: kto nie miłuje, nie zna Boga. Czyli jeżeli w Twoim życiu nie przejawia się miłość. Jeżeli ty nie jesteś człowiekiem, który kocha, jeżeli nie jesteś człowiekiem, w którego życiu można nieustannie zobaczyć różne objawy miłości, to nie da się o tobie powiedzieć, że znasz Boga, czyli de facto, że jesteś człowiekiem wierzącym. Czyli nawet jeżeli byś przestrzegał wszystkich możliwych przykazań, nawet jeżeli wierzyłbyś we wszystkie możliwe dogmaty, nawet jeżeli twoje życie rzeczywiście wyglądałoby mniej więcej tak, jak o tym mówią Boże Rady, jak o tym mówi Pismo Święte, ale nie będzie się w tym przejawiała miłość. Ja wiem, że to w ogóle trudne, bo jak się żyje według rad Pana Boga, to się miłość przejawia, nie? Ale gdyby tam nie było takiej ewidentnej, wiecie, do, dostrzegalnej, yy, namacalnej, konkretnej miłości, to Jan mówi, jeżeli nie kochasz, nie znasz Boga. Ale wiem, tu się pojawia jeszcze oczywiście pytanie, no dobra, ale co to znaczy, że się nie przejawia miłość? Czyli co? Że ja nie jestem z kimś w związku? Albo że nie bije ode mnie życzliwość? I właśnie tutaj skakujemy do Ewangelii, jakby, bo to jest ta droga, która nas do tego doprowadza. Końca, zauważcie, Pan Jezus dzisiaj, kiedy daje to nowe przykazanie. On mówi, że to jest zwieńczenie całej drogi Bożych rad dla człowieka. Były różne przykazania, które Pan Bóg przekazywał człowiekowi. Są różne wskazówki Pana Jezusa, On mówi: teraz wam daje przykazanie nowe, czyli coś, co was jakby na nowo ustawi całkowicie po moim odejściu. I mówi to przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali. I mówi, że nie ma większej miłości niż ta kiedy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich, czyli kiedy ktoś, kochając kogoś, jest gotowy na stratę życia. Więc, kochani, jeżeli chcemy sobie zadać pytanie, co to w takim razie znaczy kochać, bo jeżeli nie kocham, to nie znam Boga, a skoro nie znam Boga, to, jestem, to nie jestem wierzący, no to skoro chcę być wierzący, to muszę znać Boga, a żebym znał Boga, to, to znaczy, że muszę kochać, a co to znaczy kochać? No to Jan mówi bardzo prosto. Miłość polega na tym, że jesteś gotowy, i to nie jest tylko gotowość, tylko na się dzieje w praktyce, do oddania życia, za tych, których kochasz. I uwaga, nie ja wiem, że my bardzo często, oczywiście, kiedy słyszymy oddać za kogoś życie, no to od razu nam się kojarzą takie sytuacje, nie wiem, święty Maksymilian, tak? Czyli ktoś inny ma zginąć, a my się zgłaszamy, że zginiemy zamiast niego. I oczywiście to jest jedna, pewnie też z najwyższych form oddawania życia za kogoś, nie? czyli kiedy stoimy przed takim wyborem, albo ja, albo ktoś, to jestem w stanie, nie wiem, swoje życie poświęcić. Ale kochani. To nie o to oczywiście chodzi, bo przed takimi sytuacjami prawdopodobnie bardzo niewielu z nas zostanie kiedykolwiek postawionych, jeżeli w ogóle ktokolwiek. Nie. Kani, oddawanie życia to jest po prostu rezygnowanie z siebie, to jest rezygnowanie z egoizmu, to jest rezygnowanie na rzecz kogoś yy, z różnego rodzaju dobra, czasu, wygody, czasem można powiedzieć szczęścia, chociaż to nieprawda, bo jak się naprawdę kocha, to szczęścia się nie straci. Ale jakby to jest rezygnacja. Kani kocha ten, kto służy. Swojej żonie, swojemu mężowi. Kocha ten, kto kiedy jest trudno w tej miłości, to nie rezygnuje. Kocha ten, kto jest wierny i go to kosztuje ta wierność, bo najchętniej by sobie poszedł, uciekł i nie miał z tą osobą nic wspólnego, już bo ma dość po prostu. A on wiernie, czasem na odległość oczywiście, bo się nie da bezpośrednio. Ale trwa, jakby nie odpuszcza. Czasem to kocha, oczywiście to, to, ta wierność oznacza, nie wiem, modlitwę za kogoś, bo nie możemy z nim być dosłownie fizycznie, bo się z nim być nie da, bo ten ktoś jakby w taki sposób funkcjonuje, tak się zachowuje, że, no, że jakby nie, nie potrafimy z nim przebywać, ale jesteśmy wierni, bo jesteśmy wierni modlitwie za niego, jesteśmy wierni staraniu się o dobro dla niego. Kochani, kochanie to jest nic innego, tak mówi dzisiaj Ewangelia. Jak tracenie życia za kogoś, kiedy służysz swoim dzieciom, kiedy służysz swoim rodzicom, kiedy ja, ksiądz, służę ludziom, o ile to oczywiście robię, kiedy rzeczywiście, jakby oddaję swoje życie, czyli tracę swoje życie dla kogoś, tracę siły, tracę energię, tracę czas, tracę pieniądze, tracę zaangażowanie, tracę sen, tracę odpoczynek i tak dalej, oczywiście nie głupio, tylko dlatego, że chcę kogoś kochać, chcę komuś pomóc, to wtedy jesteś w najdoskonalszej formie miłości. A jak mówi święty Jan, jeżeli kochasz to znasz Boga. Więc, kochani, ja jak miałbym rozpoznać, kto jest wierzący, albo po czym rozpoznać, że ktoś jest wierzący, jak to jest, że, no właśnie, yy, można kwalifikować wiarę albo jej wzrost, to ja bym się, kochani, zawsze pytał o zdolność ofiarowywania siebie. Kochani, jeżeli spotykam człowieka, który jest na przykład, nie wiem, bardzo zaangażowany w różne kościelne sprawy, wiecie, w jakieś ruchy tam katolickie, jest zaangażowany, nie wiem, w ewangelizację, jest we wspólnocie i tak dalej, ale jednocześnie on na przykład nie jest w stanie oddawać swojego życia za swoją żonę. Tak, jest w stanie oddać życie, po prostu yy, głosząc Ewangelię, to mu sprawia wielką radość, ale w domu na przykład no, nie kocha swojej żony, nie? Kochani, to nie jest człowiek wierzący, albo raczej źle bym powiedział, to jest człowiek niedoskonały jeszcze w swojej wierze. Bo ja nie mówię, że w ogóle oczywiście nie jest wierzący, tylko jest przed nim droga udoskonalania, udoskonalania się w wierze, a to według tych tekstów oznacza udoskonalanie się w miłości bo wierzący, czyli znający Boga, jest ten, kto oddaje swoje życie za przyjaciół swoich. Kochani, warto się o to pytać. Ja nie ukrywam, że dla mnie, kochani, to, co wam dzisiaj mówię, to jest duży taki rachunek sumienia, bo ja sobie mogę powiedzieć, no dobra, przecież robię bardzo wiele rzeczy takich, wiecie, religijnych, bożych, nie? Nagrywam tych filmów po prostu, żeby wam tutaj dawać mnóstwo i tak dalej, nie? Staram się, nie wiem, teraz jesteśmy w trakcie trasy, kochani, 30 miast, codziennie kilka godzin głoszenia, tak? To jest czasem trudne, męczące, rzeczywiście są takie wieczory, że człowiek sobie mówi że już mam dość i tak dalej. I to oczywiście jest swego rodzaju oddawanie życia też, tak, to prawda. Ale tak naprawdę chciałbym się zapytać na przykład z samego siebie, swojego serca, czy jak mam najbliższych mi ludzi, na przykład tych, z którymi tę trasę robię, nie? To czy ja w moim codziennym byciu oddaję za nich życie? Czy ja po prostu potrafię poświęcić siebie, bo oni mnie do czegoś potrzebują. I tak dalej, i tak dalej. Jak rozumiecie, miłość musi ogarnąć wszystkie przestrzenie, nie tylko te przestrzenie, które nas sprawiają radość, bo oni to jest dosyć łatwo kochać tam, nawet z lekką stratą dla siebie, ale kiedy to daje jakąś totalną satysfakcję. A oni oddawanie życia nie polega na totalnej satysfakcji, tylko na oddawaniu życia, czyli na poczuciu, że ja tracę życie, że mam go coraz mniej, że na rzecz kogoś i mnie czegoś ubywa. Jak mówi Święty Jan, jeśli nie kochasz, nie znasz Boga. A Pan Jezus to tłumaczy, a miłość polega na tym, że oddaje się życie za przyjaciół. To jest mnie bardzo ładny ciąg myślowy. Chcesz znać Boga, chcesz być człowiekiem, który rzeczywiście jest wierzący, czyli zna Boga, to musisz kochać. A co to znaczy kochać? Oddawać życie za tych, którzy są ci najbliżsi, za tych, z którymi żyjesz. Za tych, którzy są Twoimi przyjaciółmi, jak to jest tu nazwane, czyli po prostu ludzi, przy, przy których jesteś najbliżej, nie? Kochani, to jest bardzo, że tak powiem, prosto wytłumaczone. Nie mówię, że to jest proste do zrobienia, bo oni będziemy się tej miłości uczyć do końca życia, ale jeśli chcecie się zbadać, własne serca, że tak powiem, trochę przejrzeć, one są bieżące czy nie są bieżące no to tu macie prosty schemat. Nie polega na tym, czy rozumiecie wszystkie prawdy wiary, czy wszystkie rzeczy w Kościele, wszystkie rzeczy w teologii są dla was jasne, czy nie macie wątpliwości. Nie, to nie są te pytania. Pytania są, czy twoje serce jest przepełnione ofiarniczą miłością, czyli oddającą życie miłością. Jeśli tak, to jesteś wierzący i znasz Boga, albo raczej jesteś na drodze bycia człowiekiem wierzącym i poznawania coraz bardziej Boga. Jeśli nie, to się oddalasz od Boga i stajesz się coraz mniej wierzącym. Trudne, kochani, i mnie to dzisiaj stawia wiele pytań, wiele pytań. Naprawdę dzisiaj mi dostawia wiele pytań, kiedy ja to zobaczyłem. Ale to są myślę w ogóle kluczowe odpowiedzi, które święty Jan nam dzisiaj daje. Kochani, bardzo Was zapraszam. Pomyślcie proszę o tym. Moi drodzy moi kochani, to by było na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo wam serdecznie dziękuję za nie. Kochani, jedziemy teraz w tym miesiącu takimi, wiecie, regularnymi spotkaniami na languście, w sensie wstawaki, zasypiaki, CNN, -y, takie rzeczy regularne. Raczej nic tam specjalnie, znaczy jakieś vlogi się pojawią, ale generalnie dużo nie będzie, no bo jesteśmy w trasie, kochani, przez cały miesiąc. Więc dopóki tam do końca maja z trasy nie wyjdziemy, to raczej się żadne nowe rzeczy nie pojawią. Miałem w ogóle taką nadzieję, że będzie taka kontynuacja serii majowej, która była w zeszłym roku, ale no nie w tym roku, bo przez tą trasę nie jesteśmy w stanie. Ale mam nadzieję, że te rzeczy regu regularne też wam będą, kochani. Pomagały. To chyba tyle na dzisiaj. Ściskam, pozdrawiam, Błogosławie. Miejcie się najlepiej na świecie i do zobaczenia już za tydzień. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Papa!